Stałam przed drzwiami korporacyjnego biura, nerwowo prostując żakiet swojego garnituru. Była to moja pierwsza praca po ukończeniu studiów, a teraz miałam się spotkać z nową kierowniczką, Marią. Maria była słynna w firmie z bycia surową i wymagającą przełożoną, ale byłam gotowa na wyzwania. Kiedy wszedłam do gabinetu, Maria siedziała za swoim biurkiem, spoglądając na mnie przez okulary. Jej spojrzenie było chłodne i wyraźnie badawcze. Karolina, tak? Zapytała Maria, unikając uśmiechu. Tak, dokładnie, odpowiedziałam, próbując zachować pewność siebie. Maria odłożyła długopis na bok i spojrzała na mnie z zainteresowaniem. Dobrze. Zanim zaczniemy, chcę, żebyś wiedziała, że tutaj nie będzie łatwo. Oczekuję od moich pracowników najwyższego poziomu zaangażowania i wydajności. Kiwnęłam głową, starając się zachować spokój. Jestem gotowa na wyzwania, Maria. Maria uśmiechnęła się cicho. Dobrze. Zaczynamy od jutra o 8 rano. Do zobaczenia. Szybko przystąpiłam do pracy jako asystentka Marii. Moje dni były wypełnione długimi godzinami, a Maria oczekiwała absolutnej perfekcji. Była surowa, wymagająca i nieustępliwa. Karolina, ten raport jest pełen błędów. Popraw to, mówiła Maria, wręczając mi stos papierów. Pracowałam bez przerwy, często zostając w biurze do późnych godzin nocnych. Maria sprawdzała każdy detal, nie dając mi ani chwili wytchnienia. Jednak pomimo jej surowości, Maria była niesamowicie kompetentną kierowniczką. Jej wiedza i doświadczenie były imponujące, co zaczęło budzić we mnie szacunek i podziw. Kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy zaczęłam zauważać dziwne zachowanie Marii. Często znikała na dłuższe okresy czasu i wracała z widocznym zmęczeniem. Karolina, potrzebuję cię dzisiaj po pracy. Mamy ważne sprawy do omówienia, powiedziała Maria pewnego wieczoru. Zgodziłam się i po zakończeniu pracy udałam się do gabinetu Marii. Kiedy weszłam, zobaczyłam, że Maria leży na kanapie, trzymając w dłoni kieliszek z czerwonym winem. Usiądź, Karolina, powiedziała Maria i wskazała na krzesło obok. Spojrzałam na nią z niepokojem, ale usiadłam posłusznie. Czego chcesz, Maria? Maria wzięła łyk wina i westchnęła głęboko. Chcę, żebyś wiedziała o mojej tajemnicy. Maria opowiedziała mi swoją historię. Okazało się, że była wdową i wychowywała samotnie swoją nastoletnią córkę. Córka była ciężko chora i potrzebowała kosztownego leczenia. Nie mogłam znaleźć innego sposobu na zdobycie pieniędzy na leczenie mojej córki, wyjaśniła Maria, wlewając sobie kolejną porcję wina. Dlatego zgodziłam się na współpracę z pewną grupą ludzi, która proponowała mi ogromną sumę pieniędzy w zamian za dostęp do pewnych informacji w naszej firmie. Byłam oszołomiona. To znaczy, że pracujesz dla nich? Maria skinęła głową. Tak. Ale nie mam wyboru. To jedyny sposób, żeby moja córka żyła. Po usłyszeniu tajemnicy Marii byłam rozdarta. Z jednej strony czułam współczucie do swojej kierowniczki, która desperacko potrzebowała pieniędzy na leczenie córki. Z drugiej strony wiedziałam, że współpraca z podejrzaną grupą ludzi była nielegalna i nieetyczna. Czego ode mnie oczekujesz, Maria? Zapytałam. Maria spojrzała na mnie z prośbą w oczach. Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli możesz, zbierz informacje o tych ludziach i dowiedz się, kim są. Może uda się coś zrobić, żebyśmy nie musiały więcej współpracować z nimi. Zgodziłam się, że spróbuję pomóc Marii, ale byłam świadoma, że to zadanie było niebezpieczne i wymagało ostrożności. W miarę jak kolejne dni upływały, moje śledztwo w sprawie grupy ludzi działającej w ukryciu stawało się coraz bardziej skomplikowane. Wiedziałam, że muszę działać ostrożnie, aby nie narazić Marii na niebezpieczeństwo i jednocześnie zdobyć jak najwięcej informacji. Na początku koncentrowałam się na analizie dokumentów w firmowych archiwach. Sprawdzałam wszystkie transakcje, które mogłyby być związane z tą tajemniczą grupą. Musiałam być niezauważona, więc pracowałam nad tym w nocy i po godzinach. W międzyczasie zaczęłam nawiązywać kontakty z innymi pracownikami firmy, którzy mogli mieć jakieś informacje na ten temat. Rozmawiałam z nimi w tajemnicy,
używając pseudonimów i spotykając się poza biurem. Jednak im bardziej zagłębiałam się w ten świat mrocznych interesów, tym bardziej czułam na sobie ciężar niebezpieczeństwa. Otrzymywałam anonimowe wiadomości, które wydawały się być ostrzeżeniem. Groźby i próby zastraszania stawały się częstsze, ale nie zamierzałam się poddawać. W międzyczasie Maria nadal działała jako agentka tej grupy, a ja musiałam być ostrożna, żeby nie wydać swojego planu. Była to trudna gra, ale wiedziałam, że nie mogę zawieść Marii ani siebie. Moje życie stało się coraz bardziej skomplikowane. Śledzenie działalności grupy ludzi, która miała wpływ na tak wiele obszarów gospodarki, było trudne i niebezpieczne. Wiedziałam, że muszę działać sprawnie i nie dać się zdemaskować, jeśli chcę zdobyć dowody na ich przestępstwa. Jednak każdy krok, który stawiałam, zbliżał mnie do rozwiązania tej zagadki. Nadszedł moment, kiedy musiałam podejść jeszcze bardziej ostrożnie. Moje życie i życie Marii było teraz w rękach tej tajemniczej grupy. Musiałam być gotowa na każdą ewentualność, bo wiedziałam, że ostateczna konfrontacja zbliżała się wielkimi krokami. Byłam świadoma, że jestem teraz na celowniku tej grupy ludzi. Otrzymywałam coraz bardziej przerażające anonimowe wiadomości, grożące nie tylko mnie, ale także mojej rodzinie. Nocami nie mogłam spać, zastanawiając się, kiedy i skąd przyjdzie kolejne zagrożenie. Tymczasem śledztwo nadal nabierało tempa. Z każdym dniem ujawniałam coraz więcej dowodów na działalność tej grupy. W miarę jak odkrywałam ich połączenia i ukryte operacje, moje przekonanie, że musimy ich zdemaskować, stawało się jeszcze silniejsze. Jednak nie mogłam działać w pojedynkę. Musiałam dzielić się swoimi informacjami z Marią, abyśmy mogły razem opracować plan działania. Nasze spotkania stały się tajne i odbywały się w bezpiecznych miejscach, z dala od uszu i oczu potencjalnych szpiegów. Nasza determinacja wzrastała z każdym dniem. Byłyśmy gotowe na ryzyko, jakie niosła ta walka, ale wiedziałyśmy, że to jedyna szansa na uwolnienie Marii od wpływów tej tajemniczej grupy i zakończenie ich działalności raz na zawsze. Podczas jednego z wieczorów, gdy wracałam z pracy, stałam się celem nieznanych napastników. Zostałam zaatakowana na ulicy, a ich intencje były wyraźnie agresywne. Udało mi się jednak odparować atak i uciec. Byłam przerażona i zrozpaczona. Poczułam, że sytuacja stała się jeszcze bardziej niebezpieczna. Moje przeciwniczki wiedziały teraz, że jestem na tropie i nie zamierzały dać mi spokoju. Wiedziałam, że nie mogę dłużej działać sama. Po tym incydencie postanowiłam ujawnić swoje śledztwo Marii. Miałam nadzieję, że razem będziemy w stanie znaleźć sposób na wydostanie się z tej pułapki i doprowadzenie do zakończenia działalności grupy. Spotkanie z Marią było trudne, ale niezbędne. Opowiedziałam jej o ataku i o tym, jak zbliża się niebezpieczeństwo. Maria była zrozpaczona, że nie mogła mnie chronić. Wiem, że to niebezpieczne, Karolina, ale musimy dalej działać, powiedziała mi Maria. Może uda się nam dowiedzieć się czegoś więcej, co pozwoli nam ich zdemaskować. Zgodziłyśmy się, że będziemy działać razem, dzieląc się informacjami i rozwijając plan działania. Wiedziałyśmy, że przed nami trudna walka, ale nie miałyśmy wyjścia. Musiałyśmy wygrać, aby uwolnić Marię od wpływów tej grupy i zakończyć ich działalność raz na zawsze. Nadszedł dzień, kiedy Maria i ja mieliśmy zmierzyć się z grupą ludzi. Spotkanie odbywało się na najwyższym szczeblu firmy, na którym mieliśmy dostarczyć dowody działalności grupy. Były to momenty pełne napięcia, ale byłyśmy gotowe na wszystko. Dostarczyłyśmy dowody, które obnażyły działalność grupy i przekonały innych członków zarządu firmy, żeby się odcięli od tej organizacji. Walka była trudna, ale nasza determinacja była silniejsza. Grupa ludzi była zaskoczona naszymi działaniami i nie mogła zapobiec naszej konfrontacji. To było nasze zwycięstwo, ale jednocześnie zrozumiałyśmy, że nie można było całkowicie wyeliminować zagrożenia. Po ostatecznej konfrontacji z tajemniczą grupą ludzi, nasze życie z Marią zaczęło wracać do normy. Grupa została rozprawiona, a dowody jej przestępstw trafiły w ręce odpowiednich władz. To był moment triumfu, ale również refleksji nad tym, co przeszłyśmy. Maria mogła wreszcie skupić się na leczeniu swojej córki. Miała nadzieję, że teraz, gdy pieniądze na leczenie nie były już problemem, jej córka odzyska zdrowie.
To był dla niej czas szczęścia i ulgi po długich miesiącach walki. Ja z kolei zdobyłam szacunek i uznanie w firmie. Moje wysiłki w śledztwie były doceniane, a moja pozycja w organizacji wzrosła. Miałam teraz możliwość wpływania na decyzje i kierunek, w którym podążała firma. Jednak choć walka z grupą ludzi zakończyła się sukcesem, nie mogłam zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Niektóre z moich decyzji podczas śledztwa miały wpływ na innych ludzi, a groźby i próby zastraszania pozostawiły swoje ślady na mojej psychice. W międzyczasie kontynuowałam naszą współpracę z Marią, nadal monitorując sytuację, aby upewnić się, że grupa nie powróci. Byłyśmy gotowe na każdy ewentualny rozwój sytuacji. Maria i ja stałyśmy na dachu biurowca, patrząc na miasto rozciągające się przed nami. Byłyśmy zmęczone, ale także spełnione. Nasza wspólna walka połączyła nas silniej niż cokolwiek innego. Byłyśmy teraz nie tylko koleżankami z pracy, ale także przyjaciółkami. Moja surowa kierowniczka myślała, że może z nami zrobić, co chce, powiedziałam, spoglądając na Marię. Jednak kiedy poznałam jej mroczną tajemnicę, zemsta była słodka. Maria uśmiechnęła się i kiwnęła głową. Dziękuję, Karolina, że byłaś przy mnie przez ten cały czas. Bez ciebie nie udałoby się. Obie spojrzałyśmy na siebie z wdzięcznością i wiedziałyśmy, że przeszłyśmy przez wiele razem. Teraz mogłyśmy spojrzeć w przyszłość z nadzieją i pewnością, że byłyśmy gotowe na każde wyzwanie, które przyniesie życie. Nasza walka była zakończona, ale nasza determinacja pozostawała niezmieniona. Maria podniosła kieliszek w geście toastu. Za nasze zwycięstwo i za to, że jesteśmy teraz razem. Dołączyłam do toastu. Za naszą siłę i determinację. Nic nie może nas już powstrzymać. Byłyśmy gotowe na to, co przyniesie przyszłość, wiedząc, że razem możemy pokonać każdą przeszkodę. Nasza historia była pełna wyzwań i tajemnic, ale także siły i przyjaźni. Byłyśmy gotowe na kolejne rozdziały naszego życia.